Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 online, meczyk. Dzisiaj kolejnym ogoniastą bestią, gdzie jesteś, moja droga? Tutaj możemy zagrać sobie Painem, ale nie będziemy tego robić, gdyż... Aha, tu są ogoniaste bestie, dobra, kurde, nie mogłem znaleźć. Yugi to chyba jest dwuogoniasta, z tego co pamiętam, ona ma tego kota w sobie, więc miałem sobie Yugi to. Jako pomocników niech będzie Han, czyli też jakieś dżinczuriki i może tylko on. Dżinczurik jest dość dobry, ma takie fajne kopięcie z tego co pamiętam. Okej, gdzie by tutaj zawalczyć? Jakaś taka klimatyczna też mapka, żeby Yugi to sobie tutaj fajnie poradziła. A może na nowej mapce, The Waterfall of True, czyli tam gdzie Naruto jakby walczył ze swoją czarną, mroczną stroną. No, walczymy z Sakurą, która ma jako pomocników Sasuke oraz Naruto w trybie Sage Mode, więc może być nieciekawie, zwłaszcza jak mam jednego supporta tylko, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Yugi to z tego co wiem jest dość dobrą postacią, jest taka szybka bardzo i ma bardzo fajne jutsu. Zaraz mam nadzieję uda mi się zaprezentować wam, ale kurde cholera już mnie uderzył, no ja pierdzielę, szybko trzeba się podładować. I nie wiem jak się nazywa ten ataki, ale jest bardzo fajny, puszcza taką strzałę, chodź tutaj. Puszcza taką strzałę, ona się rozdwaja na wiele, nie rozdwaja, tylko po prostu rozczapiża na wiele takich bólek i ona dolatuje do przeciwnika dość potężny atak. Kurde! Muszę popracować nad podbijaniem takim szybkim do przeciwników. Ach! Pieprzona Sakura! Nie, nie, notką mi nie załatwisz. Podładuje mi się szybko troszeczkę, gdyż czakra tutaj jest na wagę złota. Odkryłem, że po prostu bez czakry naprawdę niewiele da się zrobić. Oczywiście drewno jest dużo, dużo cenniejsze tutaj jakby surowcem, jakby, jeżeli można to tak określić. Aj, w tym przypadku nie wyszło mi ten atak. Nie, trzeba tego jego używać z odległości. O, ma Sasuke w wersji z Road to Ninja. Też mam tego Sasuke, też mam ten kostium. Dobra, chodź tutaj Sakura, widzę, że masz jedno drewno, muszę cię teraz szybko, kurde, odpieprz się. Bak! Nie no, ten koleś zdecydowanie wie jak grać z Sakurą. Jest ten pieprzony Naruto, cholera jasna. O nie, uwalnia się. Będzie ciężko. Aj, co to się przebiło przez moją obronę? Cholerstwo pieprzone. No kurde, chodź tutaj szmato. No nie, ile można tak spamować tym superatakiem. No i znowu, cholera, już mam połowę żyć mniej od niego. Dobra, czas na moje uwolnienie. Czas na tego kota, nie pamiętam jak on się nazywał, ale no, uwolnienie Jinchurikich jest naprawdę potężne, gdyż zawsze zamieniają się właśnie w takie bestie ogoniaste. No i zobaczcie, nie ma co robić to Sakura, ale pięknie go rozwaliłem moim kombem. Okej, okay, teraz w miarę życia nam się wyrównały i się skończyło uwolnienie, więc mogę szybko tutaj śmiało jakby do boju stanąć. Kurde, chodź tutaj. O, zapomniałem, że mogę strzelać sobie tak fajnie. Chodź, nie masz już drewna, teraz moja szansa. Kurde, skończyło mi się uwolnienie. O nie, szybko drewno mam jeszcze, okej. O i teraz, dobra, ona nie ma drewna. Muszę to wykorzystać na moją korzyść. Jest, wygrałem. Kurde, zrobiło jej się drewno, fuck. Fuck! No cholera jasna, tego się nie spodziewałem. Jakim cudem, miałem drewno. Aha, bo już zostałem ogłuszony, nie mogę użyć. No cholera jasna, no i nieważne. Ale walka bardzo fajna, uwolniłem się i tak dalej, więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, no i do następnego odcinka. W następnym odcinku zagram chyba kolejną ogoniastą bestią, a tymczasem na razie i cześć!